Salon polityczny trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Kłaniam się Państwu, dzień dobry. Dziś z nami Arkady Żegocki, szef służby zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a wcześniej w latach 2016-2021 ambasador Polski w Wielkiej Brytanii. Kłaniamy się, panie ministrze. Dzień dobry, witam Państwa. Pan miał okazję poznać królową Elżbietę II. Jak Pan zareagował wczoraj na te, na te komunikaty Pałacu Buckingham? Pierwszy, bardzo niepokojący, ale niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że już wtedy było wiadomo, że sytuacja jest bardzo poważna. No i drugi o tej śmierci królowej. Tak, funkcja ambasadora powoduje, że rzeczywiście ambasadorowie mają ten przywilej spotkania, rozmowy z, z królową, z głową państwa, państwa brytyjskiego. No i oczywiście to jest ogromne przeżycie, bo to się kończy cała epoka, ale też odchodzi dobry człowiek, na który w sposób zupełnie niezwykły podchodził do swojej misji, traktował misję i swoje życie jako służbę dla służbę na państwa. Najdłuższy okres panowania, jeśli chodzi o brytyjskich monarchów, drugi na świecie w historii ludzkości. Ponad 70 lat. Pan mówi o końcu pewnej epoki. To jest właśnie sformułowanie, które w tych godzinach się najczęściej pojawia. Proszę sobie wyobrazić, że gdy królowa Elżbieta obejmowała tron, premierem Wielkiej Brytanii był Winston Churchill. W Białym Domu zasiadał Harryt Truman, a w Moskwie rządził Józef Stalin. To jest niesamowity okres panowania. Trudno właściwie o podsumowanie. Naprawdę, no, jeszcze do tego, jak popatrzymy na, na samą historię Wielkiej Brytanii, to zobaczymy, że ona wstępowała na tron jako głowa ogromnego imperium, globalnego. 33 imperium. państwa, tak. W sumie była głową 33 państw przez swoje, swoje, swoje życie, ale, ale no dzisiaj dzisiaj Wielka Brytania wygląda inaczej, rzeczywiście mierzymy się z innymi wyzwaniami. No w ostatnim okresie swojego życia także walczyła o przetrwanie samej, samej Wielkiej Brytanii, samej Unii. Anglii, Anglii ze Szkocją. Wspomniał Pan o swoich spotkaniach w roli ambasadora z królową. Jak one wyglądały, przy jakich okazjach były organizowane? No to, to są co najmniej dwa razy do roku ambasadorowie spotykają się z, z królową. To są no po pierwsze wręczenie listów wyrzydelniających, jest bardzo piękną uroczystością, kiedy jest możliwość rozmowy z, z, z monarchinią. Po drugie, raz do roku są organizowane garden party w Buckingham Palace. i E, tutaj, tutaj jest także możliwość właśnie e, porozmawiania. No i po trzecie, e, to, jest, to, to jest kalendarz e, dyplomatyczny. E, w Buckingham Palace jest zawsze e, Christmas Party, e, czyli spotkanie, spotkanie przedświąteczne, e, kiedy to nie tylko królowa, ale też inni członkowie rodziny królewskiej e, są, są obecni, i też jest, jest, jest możliwość przynajmniej zamienia paru, paru zdań. I panu się to udało? No tak, to jest, to, to jest oczywiste. Zresztą trzeba przyznać, że tutaj nie tylko królowa, ale także inne osoby z, z Dworu Królewskiego darzą Polskę dużą sympatią. Królowa bardzo dobrze pamiętała swoją wizytę w, w Polsce w 1996 roku. Zresztą obecny marszałek korpusu dyplomatycznego Alistair Harrison, który, który zresztą bardzo dobrze mówi po polsku, był mhm. osobą, która w ambasadzie brytyjskiej w Polsce przygotowywała tę wizytę. A królowa nam wspominała także to, że w Krakowie padał śnieg, więc rzeczywiście takie szczegóły potrafiła, o takich szczegółach potrafiła rozmawiać i, i opowiadać. Mówiła właśnie w trakcie swojego wystąpienia w marcu 96 roku w Sejmie o tej niezwykłej pomocy Polski dla Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. Wówczas królowa mówiła o poparciu Wielkiej Brytanii dla naszego członkostwa w NATO, w Unii Europejskiej, ale teraz Wielka Brytania i Polska jest ambasadorem Ukrainy właśnie w tych dwóch organizacjach, w Unii Europejskiej i NATO. Jaka jest rola Polski i Wielkiej Brytanii? Dzisiaj zresztą też premier Mateusz Morawiecki w Kijowie, w obecnej sytuacji, w obecnej trwającej wojnie. Tak, to rzeczywiście pokazuje niezwykłe zbliżenie, jakie nastąpiło pomiędzy Polską i Wielką Brytanią. Dość powiedzieć, że Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone to jest ponad 60% pomocy dla Ukrainy, tak jak szacują to think tanki. I rzeczywiście to zbliżenie polsko-brytyjskie ma taki charakter trwały, bo on dotyczy nie tylko konkretnych spraw, nie tylko pomoc Ukrainie, chociaż Ukraina jest w tej chwili kluczowa z naszego punktu widzenia, ale także dotyczy szerszego zainteresowania Polską, polską kulturą, polską historią. Powiedziałbym, że Brytyjczycy jeszcze nigdy nie byli aż tak otwarci na informacje z Polski i na wiedzę o Polsce jak, jak teraz. To, to nie jest nic niezwykłego, że w tym momencie spotyka się Brytyjczyka, który na pytanie właśnie, skąd jesteś, jak słyszy, że z Polski, to nie odpowiada, że a, mam kolegę Polaka, to, to było jeszcze 10 lat temu, dzisiaj część odpowiada, tak, byłem w Krakowie, we Wrocławiu, to są piękne miasta, mhm. więc, więc rzeczywiście to jest, to jest niezwykły moment. Mówiło się o stworzeniu takiego bloku, sojuszu tych trzech państw. Na jakim etapie to jest? Czy to jest już jakaś sformalizowana struktura? Są oczywiście takie pomysły i to nawet wielu Brytyjczyków o tym, o tym wspomina, o tej bliskiej współpracy, bo rzeczywiście łączy nas wspólny interes. Tym wspólnym interesem jest przyszłość Europy, przyszłość Ukrainy, przyszłość Europy Środkowej, a od tego, jak będzie przebiegać wojna na Ukrainie, czy Ukraina obroni swoją suwerenność, czy obroni swoją wolność, no zależy kształt Europy na najbliższe dekady. I cieszymy się, że właśnie Wielki Brytania, Wielka Brytania świetnie to rozumie, stąd ta bardzo bliska współpraca. Pięć lat był Pan ambasadorem, teraz można powiedzieć nowa misja misja zagraniczna. Jak łączy Pan te stanowiska? Jak te ważne stanowiska można w tej chwili połączyć? To jest w ogóle bardzo bardzo ważne, ale doświadczenie właśnie, bycia ambasadorem, doświadczenia pracy na placówce, to jest to coś niezwykle ważnego, dlatego że praca dyplomaty, praca w służbie zagranicznej no ma swój różnorodny charakter, w zależności od tego, czy jest się dyplomatą na placówce multilateralnej, czyli na przykład w organizacji międzynarodowej, takiej jak ONZ czy Unia Europejska, czy też czy też bilateralnej, właśnie, kiedy zabiega się o zainteresowanie i promocję własnego kraju w, w w konkretnym, w konkretnym państwie, a jest też inny rodzaj pracy tutaj, tutaj w Warszawie, kiedy nadzoruje się placówki, kiedy inspiruje się placówki, kiedy stara się, żeby te placówki działały jak najlepiej. Generalnie bardzo serdecznie zapraszam do tej współpracy i już 15 września mija termin. Kolejnej aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Mhm. Prowadzimy nabór, więc wszystkie osoby, które kończą studia albo skończyły już studia, zapraszamy studia magisterskie, zapraszamy na aplikację dyplomatyczno-konsularną. Jeżeli ktoś chciałby zostać dyplomatą, jeżeli chciałby zmierzyć się, nawet spróbować, bo to jest niestety dość trudny proces tego, tego naboru, serdecznie zapraszamy roczna aplikacja to już jest zatrudnionym w memezie ta roczna aplikacja ma głównie charakter praktyczny czyli praktyki na placówkach 6 miesięcy na placówkach zagranicznych 4 miesiące w różnych departamentach w Centrali w MSZ w Warszawie i około dwóch miesięcy różnych warsztatów, różnych wykładów, mhm. spotkań. Skoro tak, tak pan promuje pracę się. w służbie zagranicznej, rozumiem, że potrzeba tych wykształconych ludzi. Potrzeba wykształconych ludzi, ale ja promuję w ogóle współpracę z dyplomacją, bo polska dyplomacja jest jedną z w tej chwili najbardziej aktywnych na świecie, a myślę, że prowadzi najbardziej aktywną politykę zagraniczną w ogóle w historii Rzeczypospolitej. Mówię to jako akademik, więc z pewnym wahaniem, ale jeżeli politycznie, czy liczbę, czy niesamowitą aktywność pana prezydenta, pana premiera, minister spraw zagranicznych. Gdy zobaczymy ilość spotkań, gdy zobaczymy ilość placówek, które mamy, a otwieramy kolejne, no bo rzeczywiście polskie interesy, w tym interesy ekonomiczne, interesy bezpieczeństwa, tego wymagają. Gdy zobaczymy ilość formatów, w które jesteśmy zaangażowani, no to, to widać, że, że to nie jest przesadzone. No właśnie, twierdzę. bo często pada zarzut, że nasza dyplomacja nie działa, że przysypia, że, że jeszcze kilka lat temu teza o izolacji na arenie międzynarodowej Polski, no, pan jednak ma tutaj zupełnie inną ocenę. Nie no, to, znaczy problem z dyplomacją jest taki, że, że dyplomacja działa w cieniu. Dyplomacja nie może o wszystkim mówić, więc pamiętam jak będąc ambasadorem, właśnie czasami przysłuchiwałem się różnym, różnym dyskusjom, czy czytałem różne artykuły. Chętnie by pan zabrał głos, a tu nie, nie do końca to zawsze właśnie, można. No to tak to, 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 to sobie myślałem, znaczy czasami się pojawiają w dyskusjach takie argumenty, że tym się powinna zająć dyplomacja, albo dlaczego się tym dyplomacja nie zajmuje. No skąd rozmówcy wiedzą o tym, że się nie zajmuje? Bo trzeba przyznać, że, że, że tutaj hmm, wtedy, gdy jak gdyby wychodzi, wychodzimy z cienia, znaczy gdy, gdy polscy dyplomaci wychodzą z cienia, to rzeczywiście widać jak bardzo jesteśmy zorganizowani. Jak dobrze przygotowani jesteśmy na kryzysowe sytuacje, których nie da się nigdy przewidzieć, a w ostatnich latach niestety takich kryzysowych sytuacji mieliśmy wiele, zarówno takich globalnych, jak i, jak i, jak i, jak i jednostkowych. I mam nadzieję, że także każdy polski obywatel może liczyć na pomoc polskich konsulatów wtedy, gdy rzeczywiście jest w trudnej sytuacji albo gdy go mhm. życie zagrożone. W jednym z ostatnich wywiadów powiedział pan, że polska dyplomacja obecnie działa najaktywniej w historii. No tak uważam, tak uważam i to uważam jako, jako akademik właśnie, no to zawsze można się spierać, jakie przyjąć kryteria, ale jeżeli przyjmiemy te kryteria, o których wspomniałem, to, to jak najbardziej można tę tą, 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 tą tezę udowodnić. Wróćmy jeszcze do Wielkiej Brytanii, do tego, co się dzieje w, w Londynie, ale przecież królową opłakują ludzie, niemalże na całym świecie żegnają monarchinie. Dlaczego? To był, moment, to był czas wyjątkowy dla Wielkiej Brytanii. Pan wspomniał, że królowa pełniła tę swoją funkcję w sposób wyjątkowy. Co, co, co miał, pan, miał pan konkretnie na myśli? Właśnie tu wydaje mi się, że, że, że królowa jest osobą niezwykle ciepłą, miłą, ale także niezwykle dyskretną. I tak jak już powiedziałem, to co mi najbardziej imponuje, to to, że z ogromną pasją i oddaniem Pełniła swoją rolę, jako, traktując ją jako misję, traktując ją jako służbę. I rzeczywiście tutaj widać, że ona jest tym niezwykłym przykładem, w którym no, sprawy państwa, Sprawy Zjednoczonego Królestwa były zawsze na pierwszym miejscu, to było, to było widać, to było, to było czuć. Mhm. A ten y, sentyment, o którym mówię, jest także w Polakach, prawda? Skąd to się bierze, ten fenomen? No właśnie, znaczy oczywiście monarchia brytyjska jest najbardziej znaną monarchią na świecie i cały świat się właściwie interesuje tą monarchią, ale, ale Polskie i Wielką Brytanią łączą specjalne więzy sięgające nie tylko II wojny światowej, co jest oczywiste. I z dumą można powiedzieć, że wielu Brytyjczyków szczególnie teraz otwiera się na tą historię i stara się, jak gdyby, jeszcze bardziej docenić i promować tą wiedzę o, o, o polskiej roli w czasie II wojny światowej. Ale także yy, wczoraj uczestniczyłem w łazienkach w otwarciu wystawy yy, kilku obrazów z Dalecz Pictures Gallery. Mhm. Dlaczego to jest takie ważne? No bo. Ta galeria, pierwsza otwarta galeria w Wielkiej Brytanii, powstała na początku XIX wieku na bazie obrazów zamówionych przez króla Stanisława Augusta. I te obrazy, które niestety z powodu rozbiorów nie trafiły do, do króla, do kolekcji naszego, naszej królewskiej, Teraz po wielu latach dzięki staraniom pana profesora Wawera, dyrektora łazienek, możemy przynajmniej kilka z tych obrazów z tej kolekcji możemy oglądać w łazienkach. Właśnie to jest niezwykłe połączenie. Więc każdego, kto jest w Londynie, zapraszam do dalej galerii na, na południu Londynu, ale, ale teraz możemy to właśnie w łazienkach zobaczyć, przynajmniej kilka z tych znakomitych obrazów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem salonu politycznego trójki był Arkady Żegocki, szef służby zagranicznej. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale wcześniej przez pięć lat ambasador Polski w Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy.